Cześć, witajcie z tej strony SPS, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z Margonem. Na samym początku nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. 150 łapek, prawie się kolejny odcinek. Dzisiaj na chwileczkę jeszcze się znajdujemy na Orwidy, wybijamy sobie tutaj szybko E2 i idziemy na Herosa eventowego, jako że jest ten rosz szkolny. Tylko teraz tak, tutaj od razu do portu Tuzmer. O, jesteśmy praktycznie już na miejscu. Chłop się pewnie nie spodziewał, że ja tutaj mam TP. Zaraz też będziemy zapytać się, jaki masz, Michał, plan na ten dzisiejszy odcinek. Otóż zaraz się wybierzemy jeszcze na Badzior. W robocie jestem, nie mam czasu. Dobra, to dodawaj i bijemy. Zobaczymy, co poleci. Nie wiem, czy muzyka nie jest troszkę za głośno. Mogło być trochę za głośno. Dobra. I uwaga. Strzały poleciały na setny. No niestety nie jest to super jakiś przedmiot. Dzięki. I teraz relogujemy się na Badzior. Ostatnio na społeczności, nie wiem, czy ta lampka tak nie przyświeca za bardzo, dobra. Ostatnio na społeczności, na moim kanale pytałem się, co chcecie zobaczyć. Dużo z Was napisało, że chcecie Badzior po prostu zobaczyć i ktoś nawet napisał, że chce zobaczyć moją mordę, więc otóż jestem. Mam nadzieję, że cieszycie się, że tak, a nie inaczej wyglądam. Byłem u fryzjera, nowy fryzik tutaj jest, widzicie, zrobiony. Nówka sztuka, jeszcze nie śmigany, więc polecam. Jest ogólnie godzina 4:30, więc no nie jest to jednak pora na jakieś super nagrywki, więc nie dziwcie się, że nie ma tutaj drugiej osoby, która ze mną coś nagrała. Ale tutaj jak już dobijemy 113, to planuję tutaj wspólną serię z Homerem. I jeszcze tutaj z paroma innymi osobami, bo tutaj naprawdę mam plany co do tego Badziora. Nie jak większość z Was pisało, że będzie zmarnowany slot i tak dalej, tylko że zaraz mi się skończy po prostu. Zaraz mi się skończy mix tutaj, bo widzę, że już na końcówce lecimy. A nie wiem. Dobra, zrobimy inaczej to. Sklep. Wiem, że robię to tak trochę po chamsku, nie? No ale. A to za 300 było? Dobra, nawet. To nawet rybka. Jak z tego może lecieć, to bylebyśmy tylko nie musieli z expa schodzić. Ogólnie tutaj, jak już widzicie, jest ten 94. No chciałbym, żeby był tutaj troszkę większy, ale no niestety Homer się tutaj troszeczkę poowalał, mówił, spokojnie, łowca będzie ekspiony i gówno, a nie był ekspiony łowca, więc no niestety muszę wziąć sprawę w swoje ręce. Coś tam udało mi się na apce poekspić, ale jak mnie pewnie dobrze znacie, wiecie, że ja nie jestem fanem ekspiania na aplikacji, ponieważ nie wiem, no ja jakoś telefon wolę używać jakoś, nie wiem, do innych rzeczy niż do jakichś gierek. Od gierek mam specjalnie komputer i myślę, że tak jakoś jest i tak pewnie zostanie już przez błogie lata. Co do tego Badziora, no jakieś EQ tutaj, w ogóle tu ostatnio Herosa biłem dwa razy eventowego, tego 4-6. Coś tam mi lotnęło. Tutaj mam też jakieś błogo na expa. Co tam kiedyś kupiłem jakąś, w ogóle nie wiem, czy te tutaj są cały czas. Te skrzynki są cały czas, więc cały czas leży wszystko. Może sobie tutaj też troszeczkę zalosuję, ale też nie chcę wydawać z tego powodu pieniędzy, że chciałbym sobie zachować na jakieś inne rzeczy, typu na przykład przenosiny na jakiś inny świat, bo taki mam na razie zamiar. Mam zamiar mojego tropka z Orwidii przenieść sobie gdzieś, gdzie będzie sobie on spokojnie mógł grać i spokojnie będzie sobie mógł gdzieś siedzieć na dupie tak zwanej, nie? Nie wiem, co wam też mogę powiedzieć, bo jest taka godzina, że bardziej mi się chce spać niż nawijać, ale z racji, że teraz przez parę dni może się nie pojawić odcinek, stwierdziłem, że warto się przemęczyć, nagrać i żebyście coś mieli, niż zostawiać was tak bez odcinka, bo no nie chcę też, jak no widzicie, są te przerwy na tym kanale, ale nie chcę też ich robić jakoś za często, więc no tak to musi wszystko wyglądać. Dobra, próbujemy tutaj, deszcz, strzał, tutaj myślę, że w tego można jakoś sobie bić, jeszcze raz deszcz, tutaj w tego uderzamy, dobra, on zmarł. Które ma najmniej? Te mają najmniej. Deszcz mogę użyć? Mogę. Dobra, hop. Błyskawiczny mi nie przywraca energii przez przypadek?
bo tak coś mi się wydaje. Dobra, ich na F mogę. Dobra, super, grupa pociśnięta. To jest chyba jedyna grupa, która jakieś mi tutaj problemy sprawia, jeśli chodzi o EXP. Ogólnie też w następnym odcinku, jeśli nie zapomnę, będę chciał odnieść się też do pewnej sprawy, która się też no, dzieje w Margo i na pewno każdy o tym słyszał, bo jest o tym głośno. Otóż Danamis też ostatnio nawet chyba wypuścił filmik, który mam nadzieję, że pójdzie jak wiecie, popchnięcie domina, czyli że za jednym poleci ich coraz to więcej. Myślę, że na YouTubie to warto nagłośnić, chodzi właśnie o te boty całe. Myślę, że to warto nagłośnić, ponieważ no, tej sprawy nie powinno się też zostawiać z tego powodu, że no... Jakby wam to powiedzieć, no trudno jest... Ja ogólnie do botów zawsze myślałem sobie, dobra, już jak ktoś, wiecie, chce sobie grać nieuczciwie, to trudno. Ale popatrzmy na to też z drugiej strony. Jesteście sobie, załóżmy, graczem. Załóżmy, wbijacie sobie 300 level, dajmy na to. Załóżmy na świecie jakimś tam, no na klasiku. I wbijacie to przez parę lat, staracie się jakieś tam, staracie się kompletować EQ. No trochę was to jednak kosztuje czasu. Chociaż jest to tylko gra, nie powinno się tego tak przekładać, ale jednak no, coś tam włożyliście w tą swoją postać. Ale pomyślcie, że przychodzi sobie nagle jakiś kurwa Marek Giksiński, który ma bota i on to osiąga w parę miesięcy, miesiąc może dwa. I no, jest to tak trochę też nie fair ze względu na graczy, którzy jakoś miałem w ogóle o tym mówić na następnym odcinku, ale powiem na tym w takim razie, więc odcinek ten będzie głównie poświęcony mówieniu o botach, więc myślę, że warto o tym mówić. Myślę też, że każdy youtuber powinien odnieść się do tego hashtagu, który jest właśnie w opisie, mieć miniaturkę, która również jest tutaj zamontowana. Mam nadzieję, że jakoś to też się odbije jakimś takim echem większym. Wiem, że na pewno coś tam Eukil miał zrobić, chyba możliwe, że jeszcze Skolin coś tam się... Nie wiem, czy ta lampka, jak ją wyłączę, nie będzie lepiej wyglądało, a może on jakbym na taką mniejszy włączył. Bo się świecę po prostu jak psu jajca, no... Dobra, zostawię już tak, trudno. Chcieliście zobaczyć mordę, a w jakiej okazałości to już nie pisaliście, więc tak zostanie. No, więc mam nadzieję, że jakoś to gdzieś tam pójdzie. Tylko, że sprawa botów jest o tyle ciężka, że ciężko jest... Gdzieś to ktoś poruszał ten temat, że jest ciężko zrobić antybota w czasie, gdy do Margonem nie ma klienta, czyli z osobnego jakby wejścia do gry. Wtedy jest opcja zainstalowania różnych rzeczy przez administrację, a nie przez graczy, którzy, no załóżmy, używają Temper Monkeya i tam sobie wgrają jakieś super dodatki, które bardziej automatyzują im tą grę, przez co staje się ona no nieuczciwa. Część z botów da się wykryć, część z botów się nie da wykryć. Na pewno da się wykryć po osobach, które widzicie, że mają, załóżmy, nie wiem, 200 level w przeciągu 4 dni. To jest wszystko wiadomo. Dotyczy to najbardziej serwerów takich obleganych, typu załóżmy Phobos, jest to nowy serwer publiczny, gdzie każdy tam jakby jechał od zera i nie jest na przykład tak rozwinięty jak taki Telavel, Kataha, czy też na przykład Classic, ale na tych światach również zdarzają się boty. Jestem w stanie nawet stwierdzić, że może błędnie, może niebłędnie, że na każdym świecie oficjalnym jest minimum jakaś garstka osób, które korzystają z jakichś nielegalnych oprogramowań, które właśnie im dają może nie powera do gry, ale sprawiają, że ta gra nie jest uczciwa, więc dużo tematów już było na forum. Administracja w jakiś sposób tam reagowała, na przykład Varadhiel, był tam jakiś post. Tak samo, co jeszcze się mogę odnieść, jak już jesteśmy przy sprawie Margonem, możemy się odnieść do tego, że światy prywatne dostały jakieś dziwne zakazy, raczej zarządca nie może ingerować w to, co na przykład ktoś sobie przynosi na świat, i to nie jest też fajne. I też o tym wspominam, bo zarządca właśnie powinien mieć do tego wgląd, z tego powodu, że żeby gracze
Na przykład, no, nie każdy chce brać na serwer osobę, która przynosi jakieś itemy legendarne, eventowe, które były do zdobycia, załóżmy, były do zdobycia przed powstaniem tego serwera, bo wiadomo, że nikt ich nie będzie miał i to jest po prostu nie fair względem też tych innych graczy. Więc no, dużo rzeczy, jak słyszycie, jest do poprawienia. Czy się uda, nie wiem, w ogóle możemy iść sobie zobaczyć, czy demoniz będzie, bo już prawie 3 godziny ma. Jak już jesteśmy tutaj przy szukaniu, to już możemy poszukać od A do Z. Polatam też po dwójkach, bo jest w sumie, można to nazwać, sam na serwerze i tak dalej, bo nikogo tutaj nie ma, więc może demoni stać. Na pewno jakiś kościej by już był, więc może też się zaraz za nim karniemy. No, więc tak wygląda sprawa z botami, tak wygląda sprawa z Margo. Szkoda, że to tak w ogóle, ja wam zresztą nawet pokażę, jak to wygląda, bo to są i scam linki, więc uważajcie też na takie coś, jak wam ktoś wysyła, że coraz więcej osób korzysta i tak dalej. Gówno, prawda, nie wchodźcie w to. Patrzcie, tutaj przykładowa wiadomość. Siemka, zaraz, już kiedyś spotkaliśmy się na margoniemskich ścieżkach oraz tego, że niestety kończą się wakacje, chciałem zaprosić cię do wzięcia udziału w konkursie, w którym można... A, to nie jest akurat to. To po chuja wam to czytam. O, to jest to. Siemka, zauważyłem, że dostaję coraz więcej osób korzysta z botów z Margonem, więc postanowiłem rozpęknić to osobom, które kojarzę lub miałem z nimi styczność. Postanowiłem ci udostępnić potrzebne skrypty, boty, czyli autodobijanie, autotp, szybkie przechodzenie, bot na exp. Nowy na pewno ci się przyda, jeśli chcesz, łap filmik na YouTubie. No i w takie wiadomości ja wam radzę nie wchodzić, ponieważ w 98% są to scam linki, które niczemu nie służą. Tu sobie w ogóle jeszcze mogę ubić gąsa, bo jeśli chyba na gąsie tu stoję. To są po prostu scam linki, które opierdolą wasze konta i będziecie co chwilę nagrywali filmiki: okradli mnie, nie wiem co zrobić, ktoś mi się wjebał na konto, hashtag Kairuś czy jakieś inne tego typu osoby, które do których kont loginy mają pewnie dziesiątki osób, a później: och nie, zostałem pokrzywdzony, bo ktoś się okazał nieuczciwy. Ale uwierzcie mi, no, dużo jest nieuczciwych osób tutaj w tej grze i no, nic na to nie poradzimy niestety, trzeba po prostu mieć każdy swój rozum i wiedzieć, co się dzieje. Dobra, w ogóle, czy ja tutaj tym zestawem ubiję? Na pewno będę chciał sobie ubrać tak i ubrać tak, bo to jest na dema zazwyczaj taki... Oj, nie poczułem, tego używałem, ale dobra. Lecimy z demem, zobaczymy, co tam z niego spadnie. Solowanie demka na odcineczku będzie. Mam nadzieję, że łapka już zostawiona, drogi kumplu, droga kumpelko. Ostatnio coś tak mało tych łapek idzie. Co się stanęło? Ty mam skracacze? Ale Lipton. Dobra, mam. Ale Lipton, ty, bo ja tu się... Ja się tu rozgadałem i tak to jest właśnie. Nawet przy biciu demonisa trzeba pamiętać, że ogólnie wstałbym teraz, ale pokażę wam, o, jestem bez spodni, więc ocencie, czy mam ładną nogę w skali 1. Patrzcie, jakie mięśnie. O. No, więc wstałbym, ale no nie mogę, bo byście zobaczyli moje majciochy i nie chciałbym, żebyście musieli to oglądać. Dobra, lecimy w takim razie. Gdzie jest tutaj kulka? Żeby nam nikt go nie wybił. Żeby to, wiecie, wstydu nie było. Znaczy i tak już jest wstyd, bo ja to pokazuję publicznie. Dobra, użyję innego błoga po prostu. Ty, ja tutaj nie miałem jakiegoś przyspieszenia? Miałem jeszcze jedno, dobra. To jeszcze jedna usterka nam się może zdarzyć w razie czego. Ale oby nie. Dobra, lodowy. Jest dotyk, więc na spokojnie. Cebek siat. Klątwa. Tutaj muszę pilnować tego z lekiem po prostu, żeby w odpowiednim momencie się uleczyć też. Mam nadzieję, że mu tu apse szybko zbije. Dobra, hop. Zaraz coś napisze: nie graj tropem, bo go kaleczy. A ja mu powiem: no i trudno. Dobra, cebek. Klątwa. Tutaj zaraz będzie cios, kurwa, mocny. Więc ja już sobie odam, dobra, tak wyczułem to po prostu, dobra. Lodowy. Podwójny. Ojojojojo, ja już po ostatnim jestem. Karamba. Podwójny. Nie, jeszcze raz lodowy. Klątwa, dobra, podwójny, hop. Klątwa, super. Lodowy, strzał z niespodzianką, teraz mistyczny muszę. Podwójny. Dobra, jest dotyk. I hełm zahartowanej
Toksyny, tak? Toksyny. Dobra, to jako, że już ubiłem dema, to idziemy jeszcze sobie inne dwójki poubijać, więc no, mogło być lepiej, ale też no, nie ukrywam, że cudów tutaj nie mam. Ubijemy sobie też Ananiela tutaj na bogatości. Jednak miałem mistrzowską gibkość, to nikt tutaj nie ma podjazdu do mnie. Teraz idzie Gotthardus na odhaczenie. Z niego już dawno legendy jakieś nie lotnąłem. To chyba Twister mi kiedyś jeszcze lotnął za x lat temu. Znaczy x lat temu, pewnie minął rok dopiero, albo nawet i niecały. Ale mówię x lat temu. W ogóle teraz, jak pewnie czytaliście na forum, startuje licytacja broni eventowych. Mam nadzieję, że też nie będę wtedy jakoś tak w pracy, żeby sobie je tak gdzieś komsnąć. Bo jak będę w pracy, to nic z tego, chyba że po prostu narzucę cenę, którą będę wiedział, że nikt mi nie przebije i wtedy będę mógł próbować. Tutaj mam już co prawda jakieś przedmioty, ale chciałbym celować w tancerza na 114 z jakimiś właśnie przedmiotami. W ogóle też jak gracie na badziorze, to możecie mi zaprosić do znajomych albo do klanu, bo tam coś już nie mam klanu, nie wiem czemu w sumie. Może dlatego, że coś tam się nie wchodziłem ani nie interesowałem, co tam się dzieje. A szkoda, bo klan chyba byłem w Froze Over, coś takiego był. To nie mogę powiedzieć, że zły klan, bo też coś tam kumple pomogli. Tej nutki nie lubię, więc przełączę ją dalej. O, damy sobie to. Zostaje nam tutaj jeszcze Sadolia z sekty. Zostaje nam Sadolia z sekty. I później możemy pójść sobie na SK, bo też wątpię, żeby było powybijane z tego powodu, że no nikogo nie ma, jest za 25. Zaraz się kładę spać. Teraz głównie pracuję na nocki, więc no taki tryb życia teraz prowadzę, że siedzę po nocach, śpię w dzień i tak mi leci dzień za dniem. Dopiero był lipiec, a już mamy wrzesień, więc no tak to mija. Wam się też pewnie szkoła zaczęła. W ogóle możecie napisać, jak tam jakieś może pierwsze oceny już złapane, może jakieś już pierwsze jakieś, nie wiem, doświadczenie ze szkoły. Nie wiem, poznaliście jakąś fajną dziewczynę, załóżmy fajnego chłopaka, nie wiem, nie lubicie nowej pani od Majmy, nie wiem jak to tam jest, ale no, możecie napisać to z chęcią, przypnę serduszko i poczytam komentarze, bo im więcej komentarzy, tym lepiej. Dzisiaj odcinek też taki dłuższy niezwykle, bo nie 10 minut, tylko może do, no już 17 jest, więc jakoś tam przejdzie. Też taki to jest na szybko odcinek, co by nie było, bo te odcinki, co ostatnio widzieliście, to one jakoś tam były montowane, to znaczy był osobno nagrywany dźwięk, raczej osobno był nagrywane po prostu gadanie, osobno była nagrywana muzyka w tle, to znaczy podkładana bardziej i jakoś to się kręciło, a tutaj to po prostu leci ze Spotify'a w tle i tak się to jakoś kręci po bożemu. Dobra, tutaj nic niestety nie ma, tutaj zobaczymy, hop. Co też nic. Dobra, logniemy się, bo tutaj gąsa chyba będziemy mieć. I chyba na tym będziemy powoli koń. Możemy jeszcze na Homera bić, zobaczyć na jakich on E2-kach stoi. Halo gąs, gdzie jesteś? A respi się powoli. Co ja tutaj mam na tej postaci? Dawno tu nie wchodziłem. To mi już nie jest potrzebne, bo już tam się nie przeteleportuje. Tutaj jest błogo z expem. Na ile ono jest? 180 minut, to jest fajne błogo. To jest też fajne błogo, w ogóle można je założyć, bo czemu nie? To jest dokładnie błogosławieństwo z przezywacza. Też takie całkiem, no jakieś tam wszystkie cechy, unik, przywracanie jest, a takie podstawowe błogo tu jest chyba też z expem. To tu można takie oddzielić od siebie. O, dobra, już się zrespił gąs. O, na plus 3, czy dam radę? Ja bym nie dał rady, proszę was. Coś dawno jakaś legenda no, też nie spadła na odcinku, a szkoda, bo przydałoby się coś jednak tutaj sobie zlotać. Wejdziemy na jego 309 paladyna, bo też gdzieś tutaj sobie chłop stoi. Dobra, zbijamy. W ogóle on tutaj poblokował wszystkie rzeczy, patrzcie, nie mogę mu nawet wyrzucić tego, bo jest zablokowany, więc nic tutaj nie mogę, on też gra tutaj na badziorze ze mną. O, i dalej nie odblokował, żeby nas nawet mógł sobie coś wysłać, to jest przehit, ja chyba chłopu też poblokuję wszystko, bo No, nie mam pomysłu, jak to zrobić. Ja z NPC nawet chyba nie wiem, czy mogę zrozmawiać. Nie no, mogę, wow. Ty, a mogę wystawiać na aukcję? Ale też mi się wydaje, że raczej nie mogę, więc no. Taki jest właśnie Homer. Taki jest Homer. Wszyscy widzicie, jak jest. Gdzie on stoi na Baby Homer? W ogóle
Nie wiem, czego on Miłka tutaj pilnuje. Nie mam pojęcia, czy, po co on tutaj w ogóle jest. To mu weźmiemy. Pójdziemy na 166. Ja on wiem, że on miał tutaj tego 5-8 robić, ale chwilę był ten 5-8, teraz już nie ma. Nie mam pojęcia, co ten chłop tu odwala. Tutaj gdzieś się wywójczył, jest, leży chuj wie gdzie tak naprawdę. Dobra, to stąd spierdalamy. Idziemy na Kuba z YouTube'a. Ksywa normalnie prima sort. Serio, Homer to jest kurwa przechuj. No tu jest jeszcze większe wypizdowie. No dobra, no to nie mam pojęcia w takim razie. No nic, widzieliście, miałem dobre chęci coś porobić, ale nic z tego. Tak więc co, ja wam powoli dziękuję za to, że byliście tutaj ze mną. Oczywiście jak się odcinek podobał, nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę. Fajnie jakby było ich chociaż troszkę więcej niż zwykle. Ogólnie mam tam bajzel z tyłu taki, że nie patrzcie na to, ale co, dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na kolejne odcinki. Może niedługo pojawi się jakiś live, coś takiego, coś mi tu wyskoczyło. Więc ja się z wami żegnam, wziąłem kolę, żeby się razem z nią pożegnać. Trzymajcie się i do zobaczenia już następnym razem. Cześć!